Hej kochani, cześć! Z tej strony Sylwia. Witajcie na kanale Bajkowo TV. Dzisiaj zapraszam Was do pokoju, w którym zagościły słodkie nam nonsy. Mają ochotę spędzić bardzo miło popołudnie w gronie swoich przyjaciół. Jak to wszystko się skończy, czy coś się wydarzy, zaraz się przekonacie. Kciuk do góry, subskrybujcie mój kanał i zacznijcie oglądać. Hop i hop. Raz i dwa. Ale fajne jest skakanie po meblach. Z fotela na pufę. Z pufy na fotel. Juhu! Ty, przestań tam tak skakać. Zniszczysz całe meble. Nie wolno się tak zachowywać. Co ty w ogóle sobie myślisz? Przecież to jest super zabawa. Hopa, 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 hopa. Chodź, dołącz do mnie. Na pewno ci się to spodoba. Nie. Nie pozwalam ci tak skakać. Zniszczysz mi te meble. No dobra, dobra, już przestań tak marudzić. Nie marudzę, tylko grzecznie cię proszę. A wy co? Znowu się kłócicie? Przecież już wam mówiłam, że to bez sensu. Wy zawsze coś wymyślacie. No to co? Co będziemy oglądać w telewizji? Słyszałam, że jest super nowa bajka z Barbie. Barbie? Nie, lepiej obejrzmy jakiś mecz w telewizji. Chyba siatkówka jest. No chyba wy oszalałyście. Miałyśmy oglądać koncert. A wy co? Justin Bieber śpiewa? O nie, żadne śpiewanie. Nie, 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 mecz. Nie, ani to, ani to. Barbie! No przecież wam już wcześniej mówiłam, że chcę oglądać nowy film z Barbie. I co teraz zrobimy? Jak to wszystko pogodzimy? Jak to jak? Jesteśmy u mnie w domu, więc ja będę decydować. A co tam? No to co? Nie, no nie będę taka. Nie włączę wam meczu. Może po prostu razem coś wymyślimy, co? To może jednak ten koncert? Jednak się skusicie. Jak usłyszycie tą muzykę, to może będzie fajna zabawa. Nie. Słuchajcie, włączmy sobie jakąś bajkę. Na przykład Zwierzogród. Może być? Ja już ją widziałam. Może Wakacje Barbie? Cały czas o tej Barbie. Wiem, że ją bardzo lubisz. W sumie nie widziałam tego. Wakacje Barbie. A gdzie ona tam wyrusza? Wiesz co? Ona tam wyrusza w góry i będzie chodzić na różne wycieczki. No dobra, to załatwione. Oglądamy Barbie na wakacjach. Co chcecie do jedzenia? Mogę zrobić popcorn. Popcorn jest super. Nadaje się idealnie do oglądania filmu. Tylko daj dużo soli. A ja wolę popcorn bez soli. To daj tak pół na pół. Nie za dużo i nie za mało. Żeby każdej z nas smakował. Ojoj, wy to zawsze macie odmienne zdanie. No dobra, poczekajcie. Będę tutaj za 3 minutki z przepysznym popcornem. Proszę bardzo, jestem. A oto pyszniutki, pachnący popcorn. Będziemy miały tutaj klimat jak w kinie. Ej, a co wy? Już włączyłyście i oglądacie beze mnie? Nie, jest zatrzymane. To jest tylko samiutki początek, muzyka jeszcze leci. Chodź tutaj obok mnie na fotel, jest miejsce specjalnie dla ciebie i zaczynamy oglądać. Ta Barbie zawsze tak pięknie wygląda i te jej długie włosy, ależ ona jest śliczna, prawda? Macie rację. A tak swoją drogą to ten popcorn jest naprawdę wyśmienity. Już nie mogę się doczekać, kiedy Barbie będzie chodzić po tych górach. Może spotka jakiegoś niedźwiedzia. No, fajnie by było. Na pewno tam będzie miała jakąś przygodę. W końcu o to zawsze w filmach chodzi, że jest jakaś akcja. Ha? Cicho bądźcie, niczego nie słyszę. Nie potraficie siedzieć w ciszy? Już, już. No na Boga, w sumie miało być jak w kinie, no to musi być cisza. O, dziewczyny, zobaczcie, chyba już jedzie w te góry. A, co to takiego? Kto tutaj siedzi obok mnie? Zabierzcie tego zwierzaka ode mnie. To jest jakiś wstrętny kocur. Nie cierpię kotów, boję się ich. Mają takie długie i ostre pazury. Uciekaj stąd, uciekaj. Ej, weź wyluzuj. To jest mój kotek.
mieszka tutaj ze mną. Nie krzycz, to jest perełka. Jest śliczniutka, ładniutka i spokojna. I nie ma długich pazurków. Nie musisz się jej obawiać. I tak nie lubię kotów. Dobra, zmieniam miejscówkę. Idę na ten duży fotel. Tam mnie na pewno nie dosięgnie. Aj, perełka, nie przejmuj się. Może faktycznie boi się kotków. Chodź tutaj do góry obok mnie. O, super. Razem sobie obejrzymy film o Barbie. Na pewno ci się spodoba. Tylko niech ten kot się w ogóle do mnie nie zbliża. I niech nie zje naszego popcornu. O, cicho. O, cicho bądźcie. Zaraz film się kończy i cały został przez was przegadany. Będę musiała sama później w domu go drugi raz obejrzeć. O, i w końcu koniec. I jak wam się podobał ten film? Super było. Na szczęście Barbie nie spotkała niedźwiedzia, tylko przemiłych turystów. Wstawaj, wstawaj, już dawno się skończył, wracamy do domu. Już wstaję. Wcale nie spałam, widziałam, tylko na końcówce zasnęłam. Jak to wszystko się skończyło? Nie ma opcji, nie powiemy ci tego. Za to, że tak bardzo marudziłaś, przez cały film gadałaś, to musisz go sobie obejrzeć jeszcze raz. No właśnie. I wtedy do nas przyjdź, to nam powiesz, jak się skończyło. O, dobra, już przestańcie, dziewczyny. Chodźcie, idziemy do domu. Do jutra. Pa! Hej, moi drodzy, jak wam się spodobał dzisiejszy odcinek z Namną Sami? Mam nadzieję, że bardzo. Koniecznie napiszcie o tym na dole w komentarzu. A wy lubicie oglądać filmy z Barbie? Która część z jej przygodami była waszą ulubioną? Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!